Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie Paco przy ulicy Zana. Jest ze mną pan Wiesław Dąbrowski. Pan Wiesław, który zajmuje się wyciskaniem sztangi leżąc. Bardzo mi miło, panie Wiesławie, że zawitał pan dzisiaj do naszego klubu. Mi również bardzo miło, bo lubię być w towarzystwie takich sportowców, więc całe życie od dzieciństwa byłem zainteresowany sportem. 71 lat. Dopiero wtedy zacząłem uprawiać w ogóle sport tak z pewnym zacięciem. I tam różne były takie konkurencje. 50 kilo trzeba było ileś tam razy podnieść do góry z ziemi i wycisnąć. I różne inne takie. No i tam w sumie zająłem 5. miejsce na 10 startujących. Pomyliłem, było nas 10, z 15 wybrałem nas 10. No i zająłem wtedy 5. miejsce. Był pan zadowolony z wyniku? To znaczy z wyniku może nie za bardzo. Byłem zadowolony z tego, że to się ludziom bardzo podobało. Mam takie zdjęcie, chyba tutaj u was też gdzieś ono jest. Że na czworoboku, jak mi robił zdjęcie ktoś tam, to 23 osoby mi biło brawo, jak w trakcie dzisiaj tych walizach. Między innymi dzieci, co mnie bardzo tak wzruszało i mobilizowało jednocześnie. Nic dziwnego z drugiej strony, że biły panu brawo, dlatego że ponieść taki ciężar, to powiem panu szczerze, że nie jedna młoda osoba by tego nie potrafiła. No na pewno tak, ale w każdym razie później, jak był moment, przyszedł ten moment dekoracji tych strongmanów, no i mi tam dali też dyplom, to jeden z tych zawodników z tej górnej półki, tych kulturystów, mówi: proszę pana, co się pan będzie szarpał tutaj z tymi chłopakami, którzy są młodsi od pana o 50 lat, niech pan wejdzie na taką i taką stronę internetową, na PZKF-ITS. I tam pan będzie w swojej kategorii wiekowej mógł się załapać. No i wtedy pojechałem od razu, za kilka miesięcy były zawody w Tarnobrzegu. I tam pojechałem, tego Tarnobrzegu. Tam startując zdobyłem Puchar Polski, pierwsze miejsce w tym turnieju Bartosz. No i to, co było wtedy najcenniejsze dla mnie, taki miecz z napisem Wojownik Turnieju, którym został jako wyróżniony jeden ze 150 mężczyzn i jedna dziewczyna też taka, niewidoma była, ale też już sportowana, świetna. I tam właśnie, tam od tamtej pory właśnie w tym 2012 roku już zacząłem trenować. Między innymi skontaktowałem się też z klubem tym Paco. Zostałem ich członkiem tego klubu, mam legitymację 2500. No. I wtedy już zacząłem jeździć po tych zawodach. No i tak przez te 4 lata się zbierało 35 medali, 35 pucharów, między innymi Puchar Polski, dwa puchary, Puchar Polski, chyba ze 3 medale wicemistrzostwa Polski, Puchar Świata, między innymi Puchar Polski, międzynarodowy Puchar Polski też. No i tak do tej pory jakoś ciągnę. No, powiem panu szczerze, że nie jedna osoba, która będzie to oglądała, będzie pod wielkim wrażeniem. Ma pan ze sobą zdjęcia. Może pan pokazać te zdjęcia do kamery i opowiedzieć, z jakich zawodów były robione te zdjęcia. Puchar Polski jest, w którym zdobyłem drugie miejsce. I to był w Warszawie. Kolejne to jest... I tutaj startowałem już w tej kategorii W4, czyli powyżej 70 kg. A to jest zdjęcie z Krakowa, też z 2014 roku. To był o tytuł PZKF i Polskiego Związku Kultury Fizycznej, PZKF. No i tam zająłem 3. miejsce, ale tam startowałem z dwoma zawodnikami, którzy byli ode mnie młodsi o 15 lat. Tu jest zdjęcie jest? To jest z kolei W Tarnobrzegu tam był ten właśnie, były zawody w tym turnieju, nadwiślański turniej wyciskania sztangi imieniem Bartosza Głowackiego.
No i tam też zająłem pierwsze miejsce. A tutaj kolejne zdjęcie, to jest właśnie już z pucharami i medalami, których też jest 35 medali, 35 pucharów. No miło jest być wyróżnionym, bo ja już w tym wieku to już nie celuję w jakieś tam wyższe cele, ale dobrze mieć taką pasję, bo do tej pory to grałem raczej na akordeonie tylko, jeśli chodzi o moje zainteresowania. I nawet nagrałem jedną płytę w Polskiej Radiu w Lublinie, z 17 pięknymi utworami. Także no, z przyjemnością robię to, co robię i boję się, że kiedyś jak mi zabraknie tego, to nie wiem, co jeszcze wymyślę. W szachy nie lubię grać, bo to, jeśli nie wiem, to jest sport, ale to już jest nie dla mnie. Chyba, że szachy będą ważyły pod 50 kg jedna figurka, to wtedy tak. Teraz ma pan mały problem, dlatego że ma pan kontuzję barku. Co się stało z tym barkiem? W ubiegłym roku wziąłem troszeczkę za dużo, za mało się rozgrzałem, bo w takim moim wieku to się trzeba przynajmniej rozgrzewać godzinę. Mhm. A wszyscy mówią, wszyscy młodzi się rozgrzewają 40 minut, pół godziny, a ja muszę godzinę, wtedy jakoś tak się krótko rozgrzałem i źle wycisnąłem po prostu, nie w tym miejscu. Na klatkę sobie oparłem tą sztangę, co powinienem. I mi nawalił ten bark i już z tą kontuzją jeżdżę po tych zawodach już rok. Tylko z tym, że podnoszę nie tam 70, bo 77 kilo. Tyle pan podniósł najwięcej w swoim życiu? Najwięcej to 80 kilo wycisnąłem, ale kilka razy zdarzyło mi się 77,5 kilo, 75. A w tamtym roku pod koniec i w tym roku to już tylko dochodzę do 60 kilo, bo szkoda mi nie jeździć na zawody.